On zwie się Jezus i to na tego więc. On zwie się Jezus i to na tego więc. On zwie się Jezus i to On zwie się Jezus i to na pewno wie. On zwie się Jezus i to na pewno wie. On zwie się Jezus i to tak, oddajmy Panu Bogu chwałę oklaskami. Halleluja. Moi kochani, doszedłem do tego miejsca, w którym oddałem swoje życie Jezusowi Chrystusowi. Przybiegłem do domu. Przekazałem żonie tę informację. Ona zareagowała tak, a nie inaczej. Od tego czasu minęło 35 lat, prawie 35 lat. Dzisiaj całym domem służymy Panu Bogu. Ten nasz mały synek, dzisiaj to już jest 37-letni mężczyzna. Ma żonę, trójkę dzieci. Jest pastorem we Wrocławiu, jednego z kościołów. Wcześniej był w Janowicach. Ma też wielką pasję ewangelizacyjną. Tak jak ja w przeszłości bardzo dużo podróżowałem, miałem możliwość 6 kontynentów odwiedzić, gdzie głosiłem Boże Słowo. Jednym z takich ciekawych miejsc, gdzie mój syn dotarł, to była dżungla amazońska i takie plemię indiańskie Satere, gdzie tam pomagali i robili studnie, aby te osoby miały, to plemię miało bieżącą wodę. Mamy córkę, która również już jest w związku małżeńskim. Ona ma 2 dzieci, a więc mamy 5 wnucząt. Córka kocha uwielbiać Pana, jest liderem uwielbienia w kościele swoim, gdzie służy. Jej mąż również jest zaangażowany w uwielbieniu, jest perkusistą. I mamy jeszcze najmłodszego syna, który kilka dni temu w niedzielę skończył 18 lat. I był przekonany przed tą 18, że w niedzielę świat się zmieni, że w ogóle wszystko będzie inne. Nie wiem, czy macie dzieci i przypominacie sobie, kiedy 18 kończyły i to miał być przełom w ich życiu i w ogóle wszystko miało być inne. Także on też ma wielką pasję dla Pana Boga. Zresztą jutro, pojutrze będzie w Janowicach uczestniczył w konferencji młodzieżowej. W sercu ma pragnienie wyjechać na misję. Nawet myślał o wyjeździe na Filipiny, aby tam głosić szczególnie dzieciom, które mieszkają na śmietnikach. Sytuacja na Filipinach ludzi jest bardzo ciężka i uzależnienie, ale też bezdomność, bieda, która jest dla nas w Polsce nie do końca nawet zrozumiana. Także całym domem służymy Panu Bogu. To, co wam powiedziałem, że moja żona na nasze życie i na to, co się stało, jakby patrzy zupełnie z innej perspektywy. Ona była osobą trzeźwą. Ona na trzeźwo musiała wszystko przeżywać to, co ja zakrywałem piciem. Ona na trzeźwo musiała oglądać te rzeczy, o których ja nawet nie wiedziałem, że miały miejsce, bo byłem kompletnie pijany. A więc jeżeli mówimy, że człowiek uzależniony to jest takim biednym człowiekiem, to jeszcze jest ktoś biedniejszy, który często przy nim stoi i musi oglądać na częstwo to, co się dzieje. I dlatego chciałbym moją żonę poprosić, aby ona teraz kilka słów przekazała nam. Przywitajmy ją serdecznie.
Słuchajcie, kochani, cieszę się bardzo, że wreszcie nadarzył się taki czas, że po paru latach niebycia na tym miejscu jestem tutaj, jestem w tym kościele. Wiele rzeczy przeżyłam tutaj, bardzo dobrych. Wiele mnie spotkało dobrego, także bardzo cieszę się, że jestem tutaj razem z wami, razem już z nowym pastorem. Słuchajcie, tak jak mąż skończył w momencie, kiedy oddał swoje życie Jezusowi, to zaczął się modlić o mnie, o moje nawrócenie. Ja nie byłam osobą nowonarodzoną, mimo że ja wierzyłam w Pana Boga, wierzyłam w Jezusa, wychowałam się w kościele tradycyjnym, ale pamiętam, jak w ciągu tych 2 lat od naszego ślubu ja codziennie modliłam się za mojego męża, żeby Bóg zmienił tą sytuację, ale modliłam się, myślałam wtedy, że tak trzeba się modlić. Pamiętam, modliłam się zawsze rano i wieczorem i modliłam się Ojcze Nasz, Zdrowaś Mario. Były swoje słowa i później znowu te modlitwy, które były wyuczone. Ale wierzę w to, że Bóg wtedy wysłuchał te modlitwy. I słuchajcie, to jest teraz sobie siedząc, tak sobie tak uświadomiłam, że ja modliłam się za męża wtedy, Bóg wysłuchał modlitw i kiedy on oddał życie Jezusowi, on zaczął modlić się o mnie. To trwało rok czasu i pamiętam, kiedy on zamienił butelkę na kościół, tak jak pił, nie było go całymi dniami w domu, tak kiedy przestał pić, kiedy został uwolniony z tego nałogu, tak całymi dniami go nie było, bo siedział w kościele. I słuchajcie, i prędzej nie miałam z niego pożytku i później jak już stał się takim porządnym człowiekiem, też nie miałam z niego pożytku. I w tym momencie no, ja bardzo byłam niedobra dla niego. Kiedy on przynosił jakieś książki związane z chrześcijaństwem, Biblię, ja potrafiłam to rzucać, drzeć, także byłam taka no, w stosunku do niego agresywna, ale on się modlił i wymodlił. Pamiętam, że do tego garażu sprowadzał wciąż nowych ludzi ze zboru, braci, siostry i każdy mi wciskał tego Jezusa na siłę i każdy mówił swoje świadectwo, jak on doznał przebaczenia grzechów, uwolnienia i wiecie co, ja już byłam bardzo zmęczona tym. Ja chodziłam do zboru, chodziłam z moim mężem, brałam udział w różnych konferencjach, w różnych spotkaniach dla małżeństw, także chodziłam. I kiedy po roku czasu mój mąż przyjmował chrzest, pastor, starsi i nasi przyjaciele podchodzili do mnie i się pytali, no słuchaj, no widzimy, że ty jesteś w kościele, jesteś też zaangażowana, dlaczego ty nie chcesz przyjąć razem z mężem chrztu wodnego? Tak fajnie by wyglądało to, że małżeństwo idzie do chrztu. A ja mówię, że ja pragnę coś osobiście przeżyć z Panem Bogiem. Nie dla ludzi, na pokaz, ale ja potrzebuję takiego osobistego dotknięcia. Było to trudne, dlatego że ja sobie powiedziałam, że ja muszę stać się najpierw dobrym człowiekiem, a później przyjść do Pana Boga. I słuchajcie, a to odwrotnie. Taka, jaka byłam, brudna, a wierzcie mi, że mimo, że nie miałam styczności osobiście z uzależnieniem, nigdy nie byłam osobą uzależnioną, chyba że od słodyczy, także to tak gdzieś sobie to postanowiłam i mi było ciężko przyjąć Jezusa, ale przyszedł taki moment, że chodziłam na grupę domową i na tej grupie mieliśmy wspólną modlitwę i ja nie pamiętam do dzisiaj, co się działo. Wiem, że uklękłam przy krześle i wtedy poczułam się tak, jakby ten cały pokój gdzieś zniknął, że Pan Jezus jest przy mnie i zabiera to wszystko, co było we mnie. A wierzcie mi, każdy jeden
każdy jeden, jest dekalog, 10 przykazań i każde przykazanie w moim życiu było naruszone. I wtedy doznałam takiej wolności. Bałam się wtedy, może nie bałam, ale wstydziłam się powiedzieć gospodarzom i tym, co byli na grupie domowej, że coś przeżyłam osobiście z Panem Bogiem, ale oni zauważyli. Oni tylko mi się pytali, słuchaj, czy coś się stało z tobą, bo podobno zmieniłam się, mój wygląd się zmienił, tak oni to opisywali. Ja mówię, że nie, nic się nie stało. I to była jesień, późna jesień i kiedy ja wyszłam od nich z domu, słuchajcie, to dziękowałam Panu Bogu, że jest tak ciemno, bo ja, nie wiem, na tej ulicy to byłam tak radosna, śpiewałam i się cieszyłam, że mówię, gdyby ktoś szedł i zobaczył, co się dzieje, to by też pomyślał, że coś nie tak jest ze mną. I pamiętam, kiedy weszłam do tego mieszkania, do tego garażu, to uklękłam przy łóżku, także mój mąż już wiedział, co się ze mną stało. I wtedy musieliśmy uczyć się na nowo chodzić w takim, uczyć się chrześcijaństwa. To nie było tak, że wszystko zniknęło, wszystko w jednej chwili. W jednej chwili zostałam oczyszczona. To na pewno wiem, że w jednej chwili to się stało. Ale nauczyć się chodzić w życiu człowieka wolnego, musieliśmy się uczyć. I to następowało stopniowo. Przede wszystkim postanowiliśmy, że będziemy modlić się razem z mężem, ażeby Bóg w nasze serca wlał miłość do siebie. Bo nasze małżeństwo nie opierało się na miłości, po prostu na konieczności. Bo tak powinno być, tak jak mąż mówił, że zrobiliśmy to na przekór naszym rodzicom, naszym rodzinom. I modliliśmy się o miłość i tak jak zawsze, w każdej sytuacji Bóg wysłuchuje naszych modlitw, prędzej czy później, tak nastąpiło to też w tym aspekcie. Bóg wlał w nasze serca miłość. Ale to też nie, że tak jak mąż mówi, że to nie nastąpiło tak, że zaraz dostał duże oczy, że zobaczył coś nowego, ale pomalutku zaczęliśmy dostrzegać, że jak dłużej go nie ma, czy jak mnie dłużej nie ma, to zaczynamy myśleć o sobie, zaczynamy tęsknić. Wszyscy naokoło wydają się tacy brzydcy, przepraszam, tylko mój mąż jest najfajniejszym mężczyzną i on jak opowiada tak samo w stosunku do mnie. Także chrześcijaństwo nasze polegało właśnie na nauce, uczenia się tego wszystkiego. A odpowiedzią na wszystkie nasze dylematy było Słowo Boże. Tam najwięcej możemy zobaczyć, przeczytać i doświadczyć tego wszystkiego, co jest nam potrzebne do życia, do takiego codziennego życia, do chodzenia w Jego obietnicach, w Jego miłości i w Jego przebaczeniu. Moja żona mówi, że był taki okres, że była bardzo, że ona była zła. Ona nie była zła, ona była bardzo zła. Moi kochani, z żoną jesteśmy cały czas pod wpływem takiej wdzięczności Bogu za to, co On dla nas zrobił i wydaje nam się, jakby to było wczoraj, jakby to dopiero teraz się stało. Moi drodzy, chciałbym w tej chwili przejść do Bożego Słowa, dlatego że tę społeczność zakończymy modlitwą. Chciałbym zaprosić was do modlitwy. Do modlitwy, którą zaniesiemy w takim szczególnym miejscu. Zanim będę przekazywał to przesłanie, chciałbym, żebyśmy wszyscy razem zaśpiewali jeszcze
jedną pieśń. Bardzo kocham tę pieśń. Ona cały czas mi przypomina o tym dniu, kiedy spotkałem się z Jezusem Chrystusem i stałem się Jego nowonarodzonym dzieckiem Bożym. Boże Ojcze, dziękujemy Tobie za ten szorstki krzyż, na którym umierał Twój Syn Jezus Chrystus. I On nie uczynił tego dla Ciebie, nie uczynił tego dla siebie, ale uczynił to dla każdego z nas. Tak naprawdę On to uczynił za każdego z nas. Panie, jak bardzo jestem wdzięczny, że stamtąd płynie moje uwolnienie, że stamtąd płynie moje uzdrowienie,
że stamtąd płynie życie wieczne, że stamtąd płynie dar nowego życia, że stamtąd płynie to wszystko, za co jestem tak bardzo Tobie wdzięczny. Panie, i teraz proszę, aby to zwiastowanie, to poselstwo, które skieruję, niech ono przyniesie. Przyniesie nowe życie. Nowe życie dla każdej osoby, która w tym miejscu przebywa. Panie, otwieramy nasze serca, aby przyjąć Twoje słowo. A następnie niech ono zacznie w tych sercach rozwijać się, rozrastać i niech wyda wspaniały owoc. Prowadź nas w Duchu Świętym. Amen. Moi kochani, to zwiastowanie słowa, kazanie zatytułowałem Tam na wzgórzu. Tak jak śpiewamy tę pieśń, tam na wzgórzu stał stary szorstki krzyż. Celem tego, co będę mówił, jest, aby na końcu zachęcić każdego z was, by przyjść na wzgórze Golgoty, pod krzyż i doświadczyć Jego mocy. I nie chodzi mi tylko o dostarczenie wam informacji o krzyżu, ale o coś więcej, o doświadczenie mocy, która płynie z krzyża. Wiecie, jest coś więcej niż informacja o tym, co stało się na krzyżu, a jest to doświadczenie tego, co stało się na krzyżu. Doświadczyć jest to coś więcej niż wiedzieć. Możesz wiedzieć coś o miłości, a nigdy tej miłości nie doświadczać. Możesz wiedzieć o przebaczeniu, a ciągle nosić urazę i nieprzebaczenie w sercu. Możesz wiedzieć o radości, a ciągle być smutną osobą. Możesz wiedzieć o Jezusie Chrystusie i nigdy się z Nim nie spotkać. Moja żona mówiła o tym, że ona wiedziała o Bogu. W jaki sposób wierzyła. Modliła się jak potrafiła. Ale wtedy, kiedy ja oddałem życie, wiedziałem, że Pan Bóg ma dla niej coś więcej. Ma dla niej coś więcej niż informacje o Panu Jezusie. Ale ma dla niej relacje z samym sobą. Relacja to coś więcej niż informacja. Możesz o kimś wiedzieć i jednocześnie tego kogoś przez całe życie swoje nie poznać. Panu Bogu zależy, żebyś nie tylko o Nim wiedział, ale żebyś mógł osobiście z Nim się spotkać. I moim celem jest to, aby na koniec tej społeczności przyjść i doświadczyć, przeżyć Jego obecność. Czy zanim spotkałem się z Jezusem i ja nie wiedziałem o Jezusie? Każdy z was, bez względu na to, czy jesteście pojednani z Bogiem, czy nie, słyszeliście o Jezusie. Nie sądzę, byś znalazł Polaka powyżej 4 roku życia, nawet 3, i żebyś się spytał tej osobie, czy słyszała kiedyś o Jezusie Chrystusie, żeby odpowiedziała nie. Czy przypominasz sobie, kiedy pierwszy raz usłyszałeś imię Jezus? Ja nie przypominam sobie, ja zawsze słyszałem to imię. Nie mogę powiedzieć, wiecie, miałem lat 7 i nagle dowiedziałem się, że był kiedyś ktoś taki, kto miał na imię Jezus. Nie pamiętam tego, żeby to był ten właśnie moment, gdzie zawsze wiedziałem. Bo po prostu w naszym kraju wiemy, przecież co 24 grudnia, 5-6 świętujemy Jego narodzenie. Nawet jeżeli nie chodzisz do kościoła, to wiesz, że się narodził w Betlejem. Pamiętacie, jak na imię miała Jego mama? Maria. A pamiętacie, w jaki sposób ona poczęła? Czy to był taki
czy ojcem Pana Jezusa był Józef, że Józef obcował z Marią i ona poczęła? Nie. A jak ona poczęła? Zobaczcie, wiecie o tym. Mimo, że nie jesteście religijnymi może ludźmi, może mówicie, nie jestem nowonarodzony, ale wiem o tym. Mało tego, zadam jeszcze trudniejsze pytanie. Czy wiesz, że Pan Jezus powołał 12 apostołów? 12 apostołów. A znasz przynajmniej dwa imiona apostołów? Marek, Łukasz. Marek, Łukasz. Wiecie, najbardziej popularni to są Piotr i Judasz. Tak, wiemy, że miał apostołów. O, a mam pytanie. Czy Pan Jezus... Kto z was jest pierwszy raz tutaj? To będzie trudne pytanie. Trzy możliwości. Pan Jezus został rozstrzelany, powieszony czy ukrzyżowany? Ukrzyżowany. Czy ktoś w tej chwili po raz pierwszy się dowiedział, że Pan Jezus został ukrzyżowany? Nie. Wiemy o tym. Zobaczcie, my wiemy o Jezusie. Pytanie, ale czy znamy Go osobiście? Możesz o kimś wiedzieć i Jego nie znać. Moja żona powiedziała, że Ustroń jest takim szczególnym dla nas miejscem. Pamiętam konferencję, na którą zostałem zaproszony. Było to chyba w 87, może w 88 chyba. W maj 88 rok. Wiedziałem, kto będzie gościem tej konferencji dla pastorów. Gościem będzie dr Lester Summerall. Wam może to nic nie mówi. Jest to człowiek, który jest w wieczności. On stał na czele takiego ruchu Józef XX wieku, gdzie zbierali żywność, pomoc i zawozili chrześcijanom w krajach trzeciego świata, tam, gdzie była największa bieda. Ten człowiek pamiętał jako dziecko Smitha Wigglesforda, apostoła wiary. Wiecie, ja kocham biografię, lubię poznawać życie mężów bożych, więc ja do tej pory wiedziałem bardzo dużo o doktorze Lester Summerall. Wiedziałem, kiedy się urodził, wiedziałem, jakie ma dzieci, jego syn zresztą później po nim przejął też tę organizację, którą on prowadził. Wiedziałem, ja nawet znałem jego głos, bo słyszałem kasety, on sam o swoim głosie mówił, że kiedy głosił, to ten głos wydobywał się jakby spoza grobu, taki ojej, to było niesamowite, dlatego sobie zacząłem wyobrażać Lestera Summerall, że ten człowiek ma przynajmniej 1,90 m, jest taki potężny, taki wow. I pamiętam, siedziałem chyba w trzecim czy w czwartej ławce z tej strony. I oto z tej strony wchodzą goście, kaznodzieje. I ja patrzę tak, mówię, tego nie znam. Który to jest Lester Summerall? I myślałem sobie, chyba ten największy, bo ten głos pamiętam, jak słyszałem. I kiedy, pamiętam, chyba brat Michał Chydzik stanął przy kazalnicy, przywitał nas wszystkich i powiedział, wśród nas jest dr Lester Summerall. Wszyscy gromkimi brawami go przywitaliśmy, wspaniały mąż Boży. I teraz poproszę doktora Lester Summerall, aby przyszedł i usługiwał. I byłem przekonany, że ten największy wstanie i podejdzie, a tu się okazało, że ten najstarszy i najmniejszy. Tak wiecie, podszedł taki pryszczaty, łysaty, taki... Pomyślałem sobie, to jest doktor Lester Summerall. Dopiero kiedy otworzył usta i przemówił, wiedziałem, że to jest on. Pamiętam w pewnym momencie w czasie przerwy obiadowej, o, jeszcze z nim inni mężowie Boży byli. Był Carl Gustav Severing, Reza, taki człowiek z Arabii, który nawrócony. Na dole była przerwa kawowa. Z tymi mężami, sługami Bożymi siedział Lester Summerall. I ja podszedłem i przywitałem się z nim. I on wstał, żeby się ze mną przywitać. I wiecie, po chwili wyciągnął rękę. Jednym zdaniem, którego tak naprawdę nie rozumiałem, bo nie znałem żadnego języka, pobłogosławił mnie. I wiecie, dla mnie ten moment miał o wiele większe znaczenie niż cała wiedza o doktorze Lester Summerall, którą miałem prędzej. Doświadczenie obecności Bożej jest czymś więcej
niż cała wiedza, którą możesz posiadać o Bogu. Wszystko zaczyna się od miejsca, w którym Jezus umierał. Golgota, krzyż. Pozwólcie, że przeczytam z Bożego Słowa pewien fragment, który pokazuje, co stało się na krzyżu. Ja wiem, że kiedy czytamy Ewangelię Mateusza, Marka, Łukasza, Jana, tam jest opis tego wydarzenia. Mamy pewną ilustrację. Możemy to wydarzenie oglądać od zewnątrz. Jak oni biczują, jak go prowadzą, jak go przybijają do krzyża, jak umiera, jak ostatnie słowa kieruje. Kiedy jest ten moment, kiedy z jednym z łotrów jeszcze rozmawia i otwiera drzwi do Królestwa Bożego dla tego człowieka. Ale w Starym Testamencie jest napisane coś więcej, głębiej o tym, co stało się na krzyżu. Czytamy tak. Jest to prorok Izajasz, 53 rozdział. I pozwólcie, że przeczytam od 3 do 7 wersetu. Wzgardzony był i opuszczony przez ludzi. Mąż boleści, doświadczony w cierpieniu jak ten, przed którym zakrywa się twarz. Wzgardzony tak, że nie zważaliśmy na niego. Uwaga. Lecz on nasze choroby nosił. Nasze cierpienia wziął na siebie. A my mniemaliśmy, że jest zraniony przez Boga, zbity i umęczony. Lecz on zraniony jest za występki nasze. Starty za winy nasze. Ukarany został dla naszego zbawienia, a jego ranami jesteśmy uleczeni. Wszyscy jak owce zbłądziliśmy. Każdy z nas na własną drogę zboczył, a Pan jego dotknął karą za winę nas wszystkich. Znęcano się nad nim, lecz on znosił to w pokorze i nie otworzył swoich ust. Jak jagnię na rzeź prowadzone i jak owca przed tymi, którzy ją strzygą. Zamilkł i nie otworzył swoich ust. Moi kochani, nieraz, kiedy czytam ten fragment Bożego Słowa, zadaję pytanie, o kim prorok mówi? I jeszcze nigdy nie usłyszałem innej odpowiedzi, jak to jest oczywiste, o Panu Jezusie, o Jego śmierci. I wtedy jest bardzo ważna rzecz. Czy wy wiecie, że ten fragment został napisany 700 lat, zanim Pan Jezus się urodził? Bo około 700 lat przed Chrystusem żył prorok Izajasz. Ale Bóg dał mu możliwość zobaczyć to wydarzenie. Wydarzenie, o którym prorok mówi, lecz on nasze choroby nosił, nasze cierpienia wziął na siebie. A my mniemaliśmy, że jest zraniony przez Boga, zbity i umęczony. Lecz on zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze. Ukarany został dla naszego zbawienia, a jego ranami jesteśmy uleczeni. Nic dla siebie, wszystko dla nas. Nasze choroby, nasze cierpienia, naszą niemoc. To wszystko zostało uczynione dla nas. Śmierć Chrystusa na krzyżu to po pierwsze zwycięstwo nad śmiercią. Po drugie śmierć Chrystusa na krzyżu i zadane rany i sińce to źródło naszego uzdrowienia. Śmierć Chrystusa na krzyżu to klucz do wolności od wszelkiego rodzaju zniewolenia. Oraz krzyż jest miejscem szczególnego pojednania. I chciałbym o tych czterech elementach w odniesieniu do naszego życia powiedzieć. Co to znaczy zwycięstwo nad śmiercią? Wiecie, każdy z nas, przychodząc na świat, przyszedł z wyrokiem, że pewnego dnia będzie musiał umrzeć. Czy to nam się podoba, czy nie? Kiedy jesteś młody, wydaje ci się, że to jest jeszcze przed tobą. Ho, ho, ho. Ja mogę wam mówić o wydarzeniach, kiedy miałem 12 lat i wydaje mi się, że było to wczoraj. To wcale nie było ho, ho, ho.
Pamiętam pierwszy dzień w szkole podstawowej. Miałem 7 lat, 51 lat temu. I pamiętam to spotkanie i kiedy rysowałem moją mamę. Ja nie potrafię rysować, ale narysowałem. A to, że nie potrafiłem rysować, więc pani na wszelki wypadek się spytała, co to jest. Ja mówię, jak to co? To jest mama. A co ona tutaj ma? A to były nogi. I ja mówię, nogi, a na nogach mama ma botki. Kiedyś mówiono na takie niskie kozaczki, botki. Pamiętam, jakby to było wczoraj, 50 lat temu. Nie myśl, że życie jest tak długie, jak ty sobie to wyobrażasz. A więc każdy z nas będzie pewnego dnia musiał swój żywot zakończyć. Ja na dniach skupienia jestem od 30, może 31 lat. I wielu wspaniałych mężów, którzy prowadzili te dni skupienia, dzisiaj już jest wieczności w domu Ojca. Śmierć. Koniec. Nie wiem jak wy, ale ja jako dziecko bardzo bałem się śmierci. Miałem lęk przed śmiercią. Stało się to w momencie, kiedy umierała pewna polska aktorka. Nie wiem, czy słyszeliście nawet o niej. Nazywała się Mieczysława Ćwiklińska. Ona w wieku 99 lat umierała. Ja byłem małym chłopcem, kiedy w telewizji była podana wiadomość i pokazywano, jak składano ją do grobu, orszak, który szedł z trumną. I wiecie, jako mały chłopiec siedziałem na tapczanie, patrzyłem na to i nagle uświadomiłem sobie, że pewnego dnia ja będę w tym samym miejscu, co ona. Pewnego dnia umrę, przestanę żyć, zostanę wsadzony do tego pudła i zakopany pod ziemią. I będzie koniec. I już nie będzie nic. I wtedy strach przeszył mnie od czubka głowy do stóp. I pomyślałem sobie, nie, nie będę o tym myślał. Ale co jakiś czas ta myśl wracała, a z tą myślą niesamowity strach. I to już koniec. I nie ma nic. A jeżeli nie ma nic, to jaki sens ma to, co jest teraz? Jeżeli nie będę mógł nawet wspomnieć tego, co jest teraz, jaki to wszystko ma sens? Jaki ma sens, czy człowiek żyje 10 lat, 15, 30, 90, skoro umrze i koniec? Wiecie, to mnie paraliżowało. Lęk przed śmiercią. Jak uwolnić się od tego lęku? Wiedziałem, że ten lęk jest to pewnego rodzaju zadatek zapłaty, która czeka człowieka. Bo Słowo Boże mówi, albowiem zapłatą za grzech jest śmierć. I to był już taki zadatek. Zapłatą za grzech jest śmierć. I żebyś nie miał wątpliwości, że też to dotyczy ciebie w równym stopniu jak mnie, to w innym miejscu Słowo Boże mówi, gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Nie ma takiego człowieka, który by nie zgrzeszył. Był w historii, ale tylko jeden. Jego imię to Jezus. Poza nim nikt. Nawet jego wspaniała matka, Maria. Pamiętacie, kiedy przed anioł Gabriel mówi, rozradował się duch mój w kim? W Zbawicielu moim. Ona też potrzebowała zbawienia. On też był jej Zbawicielem. Zbawicielem, czyli tym, który zbawia z rąk grzechu. I teraz, moi kochani, zauważcie, możesz w pewnym momencie iść i zastanawiać się, dokąd idę. Ja nie zapomnę tego wydarzenia. Było to wiele, wiele lat temu. Ja tu za każdym razem prawie opowiadam o tym wydarzeniu. Ono gdzieś bardzo mocno utkwiło w moim pamięci. Kiedy byłem w biurze w Janowicach Wielkich, pewien mężczyzna przyszedł do mnie. Właśnie przyjechał samochodem, bardzo elegancki samochód. On bardzo też elegancko wyglądał. Bardzo inteligentny młody człowiek, przedstawił się i powiedział, drogi panie pastorze, ja przyjechałem tu w imieniu mojej mamy. Moja mama umiera w szpitalu w Kowarach. I ona czytała wczoraj czy przedwczoraj gazetę i tam była informacja o waszym kościele. I mama poprosiła mnie, żebym przyjechał tutaj do Pana i poprosił, czy by pastor nie mógł ze mną pojechać i spotkać się z moją mamą. Ona chciałaby porozmawiać z Panem. Więc pojechałem do Kowar. Kiedy wszedłem do szpitala,
i dochodziliśmy korytarzem do pokoju, gdzie była ta kobieta, spotkałem panią ordynator. Przedstawiłem się, że jestem pastorem, że chciałbym spotkać się z tą osobą. I wtedy ona krótko mi powiedziała, tak, ta osoba już odchodzi. To jest sprawa godzin, ale proszę wiedzieć, że ona jest zupełnie świadoma tego, co się dzieje. Kiedy wszedłem do pokoju, zobaczyłem kobietę, która właściwie ona siedziała, miała kilka poduszek pod sobą, więc w takiej pozycji siedzącej, żeby się nie udusiła. To był nowotwór złośliwy, który już zaatakował tutaj wiele części, między innymi płuca. Miała kroplówki w rękach, aparat tlenowy założony. Uśmiechnęła się, podziękowała, że przyszedłem, poprosiła, żebym koło niej usiadł i zaczęliśmy z sobą rozmawiać. A właściwie to ona zaczęła mówić o sobie. Zaczęła mówić o swoim życiu, o tym, w jakim domu została wychowana, jak to w czasie wojny w jej domu ukrywali dzieci pochodzenia żydowskiego. Ona zresztą otrzymała od rządu Izraela medal Sprawiedliwy wśród Narodów Świata. Zaraz po wojnie prowadziła sierocińce dla dzieci. Była bardzo oficjalną i znaną osobą w Karpaczu. Wykonała wiele wspaniałych rzeczy. Mówi, miałam syna, jednego syna, ale pastor mógł go poznać. Dziękuję Bogu, że... Nie, ona właśnie nie powiedziała, dziękuję Bogu. Cieszę się, że mogłam go wychować na dobrego człowieka. I tak mówiąc, ja zastanawiałem się, dobrze, no, tak, jaki jest cel, że ona poprosiła mnie. I ona mówi, ja wiem, że ja już odchodzę. Ja zdaję sobie sprawę, że to już jest koniec. Ja nawet przygotowałam sukienkę, w jakiej mam być pochowana. I drogi pastorze, wydawało mi się, że ja wiem, że ten dzień musi przyjść, on przychodzi, że będę gotowa. Ale kiedy ten dzień się zbliża, ja widzę jakąś czerń, ciemność. I zaczyna mnie jakiś dziwny lęk wypełniać. Bo ja coś jeszcze pastorowi nie powiedziałam. Ja jestem osobą niewierzącą. Jestem niewierzącą, dlatego że ja widziałam rzeczy, które robili ludzie, powołując się na Boga, i stwierdziłam, że tak naprawdę w takim razie Boga być nie może. Moje dziecko wychowywałam w duchu ateistycznym. Ludzie mnie znają jako osobę, która jest ateistką. Ja zawsze deklarowałam to, że nie ma Boga, mimo że prowadziłam takie moralne, jeżeli chodzi o etykę, moralność, naprawdę na wysokim poziomie. To nie jest tak, że jak człowiek nie wierzy w Boga, to już jest taki, wiecie, najgorszy lump. To może być człowiek, który od strony etyczno-moralnej może być naprawdę na bardzo wysokim poziomie i być może nieraz wzorem dla chrześcijan. I kiedy ona mi to mówiła, i mówi, ja sama nie wiem, dlaczego poprosiłam, żeby pastor przyszedł tu do mnie. Ja mówię, ja chyba wiem, dlaczego ja tu jestem. Chciałbym pani powiedzieć, że jest szansa, aby ta ciemność, którą pani widzi, i ten lęk zostały zniszczone poprzez to, że przyjdziemy pod krzyż Jezusa Chrystusa i Pani Jezusa przyjmie do swojego serca. Ona się uśmiechnęła i mówi, to niemożliwe. Ja przez całe życie odrzucałam Go, ja innym mówiłam, że Go nie ma i czy kogoś takiego On by teraz przyjął? Kogoś, kto miałby to zrobić ze strachu? Kto wie, że to już jest końcówka? I wtedy przypomniało mi się coś ważnego. I powiedziałem jej, nie wiem, czy przypomina sobie pani z dzieciństwa, czy nawet z historii biblijnych, które się opowiada w kraju, że tam na Golgocie nie tylko był jeden krzyż, ale były jeszcze dwa inne. I co jest ciekawe, mamy cztery Ewangelie, które nam mówią, że tam na tych krzyżach umierali złoczyńcy, którzy byli zbrodniarzami. I trzy Ewangelie mówią o tym, że oni urągali Jezusowi aż do końca. Ale jeden ewangelista
zauważył coś, czego nie zauważyli inni. On widocznie był tak blisko, że usłyszał coś, a może dostał informację, bo to Łukasz dostał informację od Jana, który był najbliżej, że tam w ostatniej chwili ten umierający Łotr westchnął do Pana Jezusa i powiedział: Panie, wspomnij na mnie w królestwie Ojca swego. I Pan Jezus na to odpowiedział: zaprawdę powiadam ci, dziś będziesz ze mną w raju. I wtedy powiedziałam: droga Pani, nie jest za późno. Jeszcze Pani żyje. Jej było to bardzo trudno. Czy aby na pewno Bóg może się nad nią zmiłować? Ja mówię: chciałbym, żebyśmy się razem pomodlili. Ona mówi: ale ja się nigdy nie modliłam. Ja nie pamiętam, żebym ja się kiedyś modliła. Więc pomogę Pani. I powiedziałam: niech Pani tylko tak szczerze z serca powtarza po mnie słowa modlitwy. I wtedy ją prowadziłem w modlitwie: Panie Jezu, dziękuję Ci, że umierałeś na krzyżu za mnie. I mimo, że przez całe życie zapierałam się Twojego istnienia, to wiem, że Ty jesteś. Proszę, przebacz mi i objaw się, abym mogła doświadczyć Ciebie takim, jakim Ty jesteś. Po chwili zauważyłem tej modlitwy, że oczy jej wypełnione są łzami. Więc zakończyłem tę modlitwę. Spojrzałem na zegarek, upłynęło już trochę czasu, ona była bardzo zmęczona, więc powiedziałam: droga Pani, ja teraz już Panią pozostawię, żeby Pani odpoczęła, a jutro, jeżeli Pani nie ma nic przeciwko temu, to znów Panią odwiedzę. Ona bardzo się ucieszyła i powiedziała: w takim razie, pastorze, czekam na Ciebie. Kiedy wyszedłem z pokoju, znów zobaczyłem Panią ordynator, więc podszedłem i mówię: ja obiecałem tutaj Pani, nie chciałbym nazwiska mówić, że wrócę do niej jutro. I wtedy ta lekarka przerwała mi i powiedziała: pastorze, ale jest wątpliwa sprawa, że będzie jutro. To są naprawdę już ostatnie chwile. Ale proszę zostawić mi swój numer telefonu. Jeżeli by coś się stało, to wtedy ktoś ze szpitala zadzwoni do pastora, żeby już nie trudzić, żeby przyjeżdżać. A jeżeli telefonu nie będzie, to oczywiście zapraszam. Nie było żadnego telefonu i na drugi dzień rano wsiadłem do samochodu, przejechałem przez piękną przełęcz Karkonoską. Kiedy wszedłem do szpitala tym korytarzykiem, wszedłem do pokoju i dokładnie ten sam obraz co dzień prędzej. Na tych poduszkach leżała z aparatem tlenowym, dwie kroplówki miała. Ale ten obraz mam przed sobą. Kiedy wszedłem, ta kobieta niesamowicie pięknie się uśmiechnęła. Spojrzała na mnie i powiedziała tak: to co? Niedługo się tam spotkamy. I ona dokładnie wiedziała, co mówi. Ona wcale nie chciała mnie przestraszyć. Ona wiedziała, co powiedziała. Kiedy usiadłem przy niej, ona powiedziała tak: pastorze, kiedy ty wyszedłeś z pokoju, ja przez chwilę zasnęłam. Ale kiedy obudziłam się, miałam taki pokój w sercu i później spokojnie przespałam noc, co mi się nie zdarzyło przez ostatnie lata, dosłownie lata. To było i z powodu choroby, i tego niepokoju i lęku, który miała. Więc razem pomodliliśmy się do Pana Boga, porozmawialiśmy o tym, co niedługo ona będzie mogła przeżywać i doświadczać z Panem Bogiem. I skończyłem rozmowę, mówię: ja teraz wyjeżdżam do Warszawy, ale kiedy wrócę, znów przyjdę i odwiedzę Ciebie. Kiedy wyszedłem z jej pokoju, wróciłem do domu, spakowałem rzeczy, pojechałem do Warszawy i drugiego dnia, kiedy byłem w Warszawie, otrzymałem telefon, dzwonił jej syn i mówi: pastorze, tej nocy moja mama odeszła do wieczności. Ale ona miała jeszcze jedną prośbę przed śmiercią. Prosiła mnie, żebym zadzwonił do ciebie i poprosił, czy byś mógł pochować mamę. Oczywiście, chętnie się zgodziłem, ustaliliśmy termin. Widzicie, prawie całe Kowary przyszły na ten pogrzeb. To był tłum ludzi.
I kiedy razem z moim przyjacielem, pastorem z Jeleniej Góry, stanęliśmy w tej kostnicy, stanąłem przy trumnie, spojrzałem na ludzi i widziałem w nich takie bardzo wyraźne pytanie. Ciekawe, kto ją pochowa. Kiedy stanąłem przy trumnie, powiedziałem tak. Ta moja siostra w Jezusie Chrystusie dziś jest w niebie. A część ludzi robiła tak. Wiecie, i ja ich doskonale rozumiem. Nie, nie może być w niebie ktoś, kto nie wierzy w Boga. I to jest prawda. Jeżeli nie wierzysz w Boga, nigdy się tam nie dostaniesz. O tym mówi Boże Słowo. Jedynymi drzwiami, aby tam wejść, jest Jezus Chrystus. On powiedział, ja jestem droga, prawda i życie. Nikt nie przyjdzie do Ojca, jak tylko przeze mnie. A ona była niewierząca. I widząc ten grymas, jak może niewierząca osoba być w niebie, jak ten człowiek może mówić, że ona jest w niebie. Wtedy powiedziałem, pozwólcie, że opowiem wam coś, o czym wy nie wiecie. I opowiedziałem tę historię, jak jej syn przyjechał do mnie, jak spotkaliśmy się, jak ona oddała swoje serce Jezusowi Chrystusowi. Kiedy pogrzeb się skończył, dużo ludzi podchodziło, dziękowało za słowo, ale pamiętam jednego starszego człowieka w takim ortalionie z laseczką. Podszedł do mnie, chwycił mnie pod rękę i mówi, panie pastorze, na tak wesołym pogrzebie to ja jeszcze nie byłem. Dlaczego? Ten pogrzeb miał w sobie radość. Bo ona nie umierała, nie wiadomo dokąd idąc, ale szła do domu Ojca. I pierwszą osobę w momencie, kiedy przekroczyła tę granicę, był Jezus Chrystus, który ją objął i przytulił do siebie. To nie jest powód do zmartwień. Może dziś chodzisz w takim niepokoju i lęku. Może nie chcesz nawet myśleć, co będzie, kiedy umrę. Poddaj się Bożej obietnicy. Błogosławieni ci, którzy w Panu umierają. Śmierć została pokonana. Krzyż to uzdrowienie choroby, jak powiedział Izajasz, lecz On nasze choroby nosił. W Jego ranami jesteśmy uleczeni. Mamy dziesiątki świadectw uzdrowienia Bożego. Pamiętam jakiś czas temu, pewna siostra w naszym kościele. Wczoraj o tym wspominałem we Wiśle to świadectwo. To było niedawno. Zadzwoniła do mnie i powiedziała, Marku, we wtorek mam operację. To były jakieś guzy. Ona była bardzo tym zaniepokojona. I powiedziała, Marku, mam taką prośbę, czytam Biblię i czytam list Jakuba i tam jest napisane, choruje kto między wami, niech przywoła starszych kościoła i niech modlą się namaściwszy olejem w imieniu Pańskim, a modlitwa płynąca z wiary uzdrowi chorego i Pan go podźwignie, a jeżeli dopuścił się grzechów, pamiętajcie co pisze dalej, będą mu odpuszczone. Ja mówię, Ewo, jasne, że będziemy się modlić jako starsi. Czy ty będziesz jeszcze w niedzielę na nabożeństwie? Ona mówi, tak, no chcę przyjść. Ja mówię, to zróbmy w ten sposób, że kiedy będziesz na nabożeństwie w niedzielę, to nie tylko jako starsi się pomodlimy, ale jeszcze ta modlitwa będzie wzmocniona wszystkimi ludźmi, którzy będą w kościele. I w niedzielę, na początek, kiedy rozpoczynaliśmy nabożeństwo, ja o tym powiedziałem. I powiedziałem, Ewo, proszę, przyjdź tutaj do przodu. Będziemy się modlić. Poproszę starszych zboru, żeby wyszli do przodu. Wzięliśmy olej, namaściliśmy ją olejem. I zaczęliśmy modlić się modlitwą płynącą z wiary. Wyznaliśmy objawienie Królestwa Bożego, aby potężna, ponadnaturalna moc uzdrowienia spłynęła nad nią. Ja też zachęciłem inne osoby, żeby wychodziły do modlitwy w tym czasie, aby również miały możliwość skorzystać z takiej modlitwy. Kiedy skończyliśmy się modlić, skończyła się niedziela, poniedziałek, we wtorek chyba wspomnieliśmy jeszcze, że o dzisiaj Ewa ma operację. W czwartek
W czwartek moja żona, tak siedzieliśmy razem i moja żona mówi, wiesz co, zadzwonię do Ewy i spytam się, jak ona się czuje po tej operacji. Ja tak siedziałam naprzeciwko żony, więc mogłem ją obserwować. Ewa wzięła telefon, tamta siostra też, Ewa, moja żona również jest Ewa, i dzwoni i wiecie, tak patrzę na moją żonę i ona mówi, no witaj Ewuniu, jak się czujesz po tej operacji? I po chwili takie większe oczy dostała i mówi, jak nie miałaś operacji? Jak jesteś w domu? Kilka dni później ta kobieta stanęła przed całym kościołem i opowiedziała, jak w poniedziałek poszła do szpitala, jak przeprowadzono badania. Lekarze nie za bardzo rozumieli tego, co wyniki pokazują i jeszcze raz zrobili badania i powiedzieli, pani nie musi mieć żadnej operacji, wraca pani do domu. I wtedy inna taka starsza kobieta z tyłu zupełnie siedząca pokiwała do mnie i mówi, pastorze, a ja też mogę. Więc ja powiedziałem, chodź, wyjdź do przodu. Ja mówię, co jest? Ona mówi, ja tego dnia też wyszłam do przodu, się modliliście. Ja miałem taką kłopotliwą sytuację. Miałem taką egzemę na rękach. Było to dla mnie kłopotliwe, nieraz nawet, żeby komuś rękę podać. I ja nawet nie wiem kiedy. Po prostu wyszłam z nabożeństwa, kiedy wracałam do domu, spojrzałam na ręce, a moje ręce czyste są. Co się stało? Czy to jest możliwe? Zadam ci pytania, czy Bóg, w którego wierzysz, ma moc? Czy może Bóg, w którego wierzysz, może tylko tyle samo, co ty możesz? Bo jeżeli On może tylko tyle, ile ty możesz, to nie ma dla ciebie uwolnienia. Bo nie jesteś w stanie sam się uwolnić. Nie ma dla ciebie uzdrowienia, bo nie jesteś w stanie sam się uzdrowić. A są choroby, że i dzisiaj niestety i lekarze rozkładają ręce. Co stało się na krzyżu? On tam nasze choroby, niemoce poniósł. Powiedziałem, że krzyż to miejsce uwolnienia od wszelkiego rodzaju nałogów. Wiele osób, z którymi dawno się nie widziałem, pytają mnie się, to co tam w zborze w Janowicach po tym, jak wyjechaliście do Legnicy, bo w Legnicy jesteśmy od 9 lat, czy twój syn cały czas jest pastorem? Ja mówię, nie, mój syn już jest we Wrocławiu pastorem. Więc następne pytanie jest takie, to kto jest teraz pastorem w Janowicach? Ja mówię, Jarek Wasilewski. Nic wam może nie mówi to słowo Jarek Wasilewski. Jarek kilka dobrych lat temu, to było chyba 12, tak? Około. Przyjechał do Janowic, szukał pomocy, narkotyki, heroina, dożylnie. Nie mógł dobrze chodzić, bo miał dziury po infekcjach w nogach. Jego życie było kompletnie rozwalone, on jak zombie wyglądał, zabandażowane ręce. Jego część ostatniego życia to był dworzec we Wrocławiu. Wiecie, fatalna sytuacja. Kiedy stanął przede mną, powiedziałem, a w ogóle już kiedyś próbowałeś się leczyć, wychodzić z problemu? I wtedy on wyciągnął dokumentację i zobaczyłem, że mam przed sobą dokumentację, która mówi o 42 próbach wychodzenia z nałogu poprzez szpitale psychiatryczne i różne ośrodki. To, że znalazł się w tym miejscu, to, że ojciec szukał ratunku dla niego. I już był gotowy brzytwy się chwytać już czegokolwiek, tylko żeby ratować syna. W tym czasie w ośrodku był jego kumpel, który wcześniej znalazł się w ośrodku Teen Challenge, tu również ta nazwa była wymieniana. I ten kumpel, który wyszedł z nałogu prędzej, kiedyś Jarka zachęcał, mówi, Jarek, ja jadę do chrześcijańskiego ośrodka. On mówi, to nie jest dla mnie. To tam jakieś religijne rzeczy nie są dla mnie. Ale po kilku latach był już tak zdesperowany, że przyjechał do nas. Wiecie, tak na dobrą sprawę, co możesz zrobić w tej sytuacji? Człowiek inteligentny, bo uzależnienie się zaczęło jeszcze przed klasą maturalną w szkole średniej. Dano mu amfetaminę. To był chłopak, który wszystkie świadectwa w szkole podstawowej i jeszcze przez jakiś czas w szkole średniej miał z czerwonym paskiem.
Wiecie, fantastyczna rodzina. Jego tata był Żydem. On nawet pod koniec życia czytał Torę w synagodze we Wrocławiu, ale na łożu śmierci wyznał Jezusa Chrystusa jako Mesjasza, Pana i Zbawiciela. Jego mama, taka uczciwa, dobra katoliczka, w ryneczku, w Oławie, w ryneczku, sklepik, wiecie, fajnie. Chłopak bardzo inteligentny, zdolny. Ale wszystko zostało zawalone. Kiedy przyjechał, to był wrak człowieka. Co możemy zrobić? On mówi, dla mnie już nie ma szans. Ja mówię, zgadza się. Posłuchaj, nie ma dla ciebie szans. Ale ty tylko mówisz w pewnym obszarze, który znasz, czyli myślisz o sobie, że nie jesteś w stanie sam sobie pomóc, myślisz o medycynie, która nie jest w stanie ci do końca pomóc, myślisz o różnych obszarach, a ja chcę ci powiedzieć, że nie ma czegoś takiego, jak nie ma szans, kiedy wprowadzasz Jezusa Chrystusa w swoje życie. On się uśmiechnął i nie zauważyłem, żeby to był uśmiech wiary. Potrzebował jeszcze troszkę czasu, ale przyszedł ten dzień, gdzie Jarek oddał swoje życie Jezusowi Chrystusowi. Poznał dziewczynę, która ze Strzegomia pochodzi. Ona szukała miejsca, wychowała się w trudnym domu. W jej domu w pewnym momencie nie było wody, nie było energii elektrycznej. I spytała mnie się, czy byłoby miejsce w Janowicach. Powiedziałem, Oksanko, miejsce i bardzo dużo pracy. Dostała pokój, jedzenie i zaczęła pracować w ośrodku. Relacje z Jarkiem zaczęły być coraz bliższe. Jarek już skończył terapię, był asystentem wychowawcy. I teraz, moi kochani, co się dzieje? Jarek oddaje swoje życie Jezusowi. Staje się wolnym człowiekiem. Kończy terapię, rozpoczyna się relacja z Oksanką, jest asystentem wychowawcy, Oksana włącza się w pracę ośrodka, ich miłość między sobą dojrzewa, następuje ślub i po kilku tygodniach po ślubie, pewnego dnia, pół roku po ślubie, pewnego dnia policja, Jarosław Wasilewski, tak, zabieramy pana do aresztu śledczego. Na panu ciąży obowiązek odbycia kary, 2,5 roku więzienia. Chodziło o oszusta finansowe, które pozwalały mu narkotyki brać. I zabrali go do zakładu karnego. Wiecie, pomyślałem sobie, co będzie teraz? Czy Jarek wytrwa? On kiedyś będzie tutaj, bo wiem, że rozmawiałem z bratem Jankiem, on ostatnio nie mógł przyjechać na to miejsce. Opowie wam, że nigdzie nie miał takiego dobrego czasu z Biblią, jak w zakładzie karnym. Bóg mu niesamowicie błogosławił. Dał mu przychylność władz więzienia oraz innych skazanych. Wiecie, w jaki sposób? Pewnego dnia na spacerniku podszedł do niego starszy gość. Nie będę mówił pseudonami, ale to jest związane z Pruszkowem. Starszy gościu. Taki tatuś. Pamiętam, jak go kiedyś wziąłem na misia, później powiedziałem, kto był na naszym spotkaniu dyrektorowi, to on aż się przestraszył. W każdym razie ten gość tak zawołał Jarka, mówi, chodź tu młodziutki. A ty za co siedzisz? Jarek wtedy zaczął z nim rozmawiać. I powiedział o tym, jak oddał swoje życie Jezusowi i jak dzisiaj jest zaangażowany w ośrodku w Janowicach, bo tam wybudowany jest ośrodek, który on przeszedł. Ten starszy człowiek nie za bardzo rozumiał, co on mówi, ale spytał się, to ile można było kasy wyciągnąć na takim ośrodku? Ale Jarek mu opowiedział. I wiecie, jak się skończyło? Że kiedy kończył się spacer, ten starszy gość, młody, trzymaj się. Ty wiecie, jaki ten młody szacunek w więzieniu od tego momentu zaczął mieć? Ten człowiek z nim rozmawiał i jeszcze poklepał go po plecach. Zrobiliśmy małą grupę modlitewną. Tam cały czas w tej chwili ten zakład karny jest odwiedzany.
Po połowie odbywania kary na wniosek dyrektora więzienia Jarek stanął na wokandę i wyszedł i dalej służył razem z żoną. Później zrobił specjalizację w terapii uzależnień. Jego żona skończyła studia resocjalizacyjne z tytułem magistra. Ona dzisiaj jest dyrektorem tego ośrodka, a on jest pastorem tego kościoła. Kogo Syn Boży wyswobodzi, ten jest prawdziwie wolny. Ta wolność to nie jest to, że nie pijesz, a dalej jesteś przegrany. To nie jest wolność. Nie chciałbym mieć takiej wolności. Nie piję, a jestem przegrany. Bóg nie powołuje cię do przegranej, ale do zwycięstwa. Kogo Jezus wyswobodzi, z Golgoty płynie uwolnienie. I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Golgota, krzyż, to miejsce pojednania. Pojednania człowieka, który jest na ziemi, z wszechmogącym Bogiem, który jest w niebie, i pojednania człowieka z drugim człowiekiem. Wiecie, to pojednanie jest bardzo potrzebne. Jak bardzo potrzebowaliśmy pojednania w małżeństwie. Wiecie, nasze małżeństwo nie było budowane na miłości. Moja żona tego elementu może tak nie rozwinęła, ale wiecie, to jest problem, kiedy żyjesz z kobietą, kiedy kobieta żyje z mężczyzną i są względem siebie emocjonalnie obojętni. To nie znaczy, że niegrzeczni wobec siebie. Obojętni tam wewnątrz. Po prostu facet, jak każdy inny. Moja żona jeszcze na mnie nie patrzyła poprzez pryzmat, takie wiecie, gdybyśmy od zera w tym momencie startowali, to jeszcze by było dobrze. Ale my nie startowaliśmy od zera, ale od minus 98. Bo co to jest to minus 98? To są wszystkie te zranienia, które ona w tym czasie miała w sercu też w stosunku do mnie. Pytanie, jak zacząć kochać kogoś, kogo nie kochasz? Wiecie, nie dasz rady pokochać kogoś na zawołanie. Możesz być miły dla kogoś. Mogę, i tak było między nami. Staraliśmy się być mili dla siebie, grzeczni. Może ci w czymś pomóc. Ale nie było tego uczucia miłości, które to uczucie wyróżnia tę drugą osobę od wszystkich innych. Jak zacząć tak kochać? Jak? Nie jesteś w stanie zmusić się i powiedzieć, dobrze, od jutra będę cię kochał. Ewentualnie będę starał, i to słowo, będę starał się kochać, to znaczy będę miły dla ciebie. Będę tworzył taką relację, abyś nie była zasmucona. Ale to jeszcze nie jest miłość. Bo starać się miłować, to jeszcze nie jest miłować. Trzeba wprowadzić do tego Boga. I moja żona na to właśnie wskazała i powiedziała tak: Marek, przecież Bóg jest miłością, a skoro On jest miłością, czy On nie może wlać w nasze serca miłość do siebie nawzajem? On jest wszechmogący, a tego bardzo chcieliśmy, bo nie chcieliśmy przeżyć następnych lat życia tak na zasadzie miło ciebie widzieć. Chcieliśmy czegoś więcej i zaczęliśmy się modlić i Bóg zaczął wypełniać nas miłością do siebie nawzajem. Jak ja dzisiaj prowadzę poradnictwo dla małżeństw i słyszę małżeństwo, gdzie pytam się męża, ile jesteście w małżeństwie? O, już z 10 lat. Ja mówię, okej, a kochasz swoją żonę? Gdzie najpierw jest takie zakłopotanie, a później odpowiedź. Czy ja wiem, ja już się do niej przyzwyczaiłem. Wtedy zawsze po cichu modlę się. Boże, chroń mnie, abym nigdy się nie przyzwyczaił do mojej żony. Chroń mnie, abym nigdy nie przyzwyczaił się do mojej żony. Bo jeżeli fundamentem mojego małżeństwa będzie przyzwyczajenie, to tak naprawdę jego już nie będzie. Fundamentem małżeństwa ma być miłość. I Bóg wlał tę miłość. Ale wiedzieliśmy też, że tę miłość teraz musimy pielęgnować. I ją pielęgnujemy. I myślę, że zupełnie dobrze nam to wychodzi.
Wiecie, nie chcemy zrobić na was dobrego wrażenia, bo przecież nie o to chodzi. Nasze dzieci mogą najlepiej wam powiedzieć, jak wygląda nasze małżeństwo. Wiecie, nasz syn, kiedy był młodszy, on wtedy był liderem młodzieży. Pamiętam takie wspólne nabożeństwo, w którym bardzo mnie zaskoczył. Razem głosiliśmy. I on opowiedział o swoich trzech bohaterach. O Jezusie Chrystusie, o jednym z największych misjonarzy na świecie. A później powiedział tak, a moim trzecim moim bohaterem jest mój ojciec. I wiecie, na co on zwrócił uwagę? Na co ja nigdy nie zwracałem uwagę. On mówi tak, bo moi rodzice są tacy sami w kościele i tacy sami w domu. Wiecie, co najbardziej dzieci odpycha od rodziców? Hipokryzja. Że inaczej funkcjonują w domach, a inaczej przy innych ludziach. Wiecie, kiciu kociu, kiciu mój kociu, a później z takimi, wiecie, pod oczami. Mieliśmy takich znajomych. Tak, ona siadała mu na noga i mówi, mój kiciu, no wszyscy mogli powiedzieć, oni oszaleli z miłości. Kiciu kociu, a na drugi dzień kiciu do nas żalić się przyszła z takimi podbitymi oczami. Wiecie, tu nie chodzi o to, żebyś robił dobre wrażenie przed kimś. Tu chodzi o to, żeby ludzie, którzy są wokół ciebie, to widzieli, a najlepiej, żeby to byli ci, którzy są najbliżej ciebie. A najbliżej są domownicy nasi. To jest fantastyczne. Bóg jest miłością. On dokonuje pojednania nie tylko przez Jezusa z sobą, ale też z nami nawzajem. Ilu jest takich winowajców, których nosisz na wątrobie? Bo wiecie, na sercu nosimy tych, których kochamy. Wątroba jest od noszenia winowajców. Ilu takich winowajców nosisz na wątrobie? Jak jest ciężko. Tym winowajcą może być nawet najbliższa osoba. Może to być rodzic, może to być teść, teściowa, może to być brat, siostra. Często w rodzinach, zobaczcie, co się dzieje. Ilu jest, ile jest nieprzebaczenia, ile jest bólu. Pan Jezus przyszedł po to, aby dokonać pojednania. Moi kochani, mógłbym bardzo długo mówić, ale nie chodzi o mówienie, ale doświadczenie. Chciałbym w tej chwili przyprowadzić was pod krzyż. Ale nie chcę zrobić tego na siłę. Moja żona powiedziała o czymś, z czego później zostałem uzdrowiony. Pamiętacie, ona mówiła tak. I Marek przyprowadzał ludzi i wszyscy próbowali wcisnąć mi Jezusa Chrystusa. A wiecie, dlaczego nie udało nam się wcisnąć Jezusa Chrystusa? Dlatego, że pierwszą osobą, która nie pozwala na to, żeby wcisnąć ją, to jest sam Pan Jezus. Pan Jezus nie pozwoli na to, żeby ktoś Jego wcisnął w serce drugiego człowieka. Pan Jezus mówi, oto stoję u drzwi i kołaczę. Każdy, kto otworzy, tam wejdę. Żeby wejść, musisz otworzyć swoje serce. Jeżeli twoje serce będzie zamknięte, nie martw się, nikt ci Jezusa nie wciśnie na siłę do twojego serca. Więc nie wracaj do domu i nie mów. Jestem silny. Jednak mnie nie przekonali, nie wcisnęli mi tego Jezusa. Nawet nie próbujemy tego robić. Dlatego, że On tylko wejdzie do twojego serca, kiedy ty Go zaprosisz. Pytanie, czy jesteś dziś gotowy powiedzieć tak, otwieram swoje serce i zapraszam Pana Jezusa Chrystusa, aby On wszedł do mojego życia. Ja nie mówię tutaj raz o religii. Ja nie mówię tutaj o żadnym kościele. Ja w tej chwili chciałbym skupić się na osobie Jezusa Chrystusa, który mówi, oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeżeli pragniesz, chciałbym razem z tobą się modlić, żeby wiedzieć, że taka modlitwa jest uzasadniona. Mam pytanie. Kto z was pragnie dziś otworzyć swoje serce dla Jezusa? Jeżeli pragniesz to uczynić, podnieś swoją rękę, tak jak już niektóre osoby to zrobiły. Tak, nie jesteś jedyną osobą.